Dzień dobry Państwu. Jednym z najpiękniejszych pragnień człowieka jest posiadanie potomstwa. Jedną z najbardziej przykrych chorób, jak wskazuje się, chorób cywilizacyjnych, jest niepołodność. Najskuteczniejszą znaną medycynie metodą leczenia niepłodności, pozwalającą niezliczonym parom spełnić swoje marzenie o posiadaniu dziecka, jest metoda pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Od 2013 roku ta metoda, leczenie nią, było dzięki postawie polskiego rządu finansowane ze środków budżetu państwa. Było państwową polityką leczenia. Rząd PiS w 2016 roku zaprzestał udzielania takiej pomocy Polakom. W tym momencie to wyzwanie pojawiło się przed samorządami lokalnymi i w Białej Podlaskiej także uznaliśmy, że jako samorząd miasta chcemy udzielić takiej pomocy parom z terenu naszego miasta marzącym o posiadaniu dziecka. Chciałbym wspomnieć postać świętej pamięci doktora i posła Riada Haidara, naszego przyjaciela, który jako lekarz najmłodszych pacjentów i wielki przyjaciel ich rodzin bardzo mocno promował ideę wsparcia leczenia metodą in vitro. To po naszych wspólnych konsultacjach z jego inicjatywy w 2021 roku powstał obywatelski projekt uchwały skierowany do Rady Miasta, który niestety utknął w Radzie Miasta. Żeby ten stan zawieszenia przerwać, rok później, w 2022 roku, ze swoją inicjatywą wyszli radni klubu Koalicji Obywatelskiej, zaproponowali Radzie Miasta przyjęcie stanowiska w sprawie utworzenia miejskiego programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. I na podstawie przyjęcia przez Radę tego stanowiska, ja jako prezydent wspólnie z moimi współpracownikami przystąpiliśmy do opracowania takiego programu. Opracowując ten program do projektu budżetu na 2023 rok, wpisałem środki potrzebne na jego uruchomienie. W ten sposób mogliśmy po przygotowaniu w tym roku programu ogłosić przetarg na jego realizację. Wyłoniona została specjalistyczna klinika, w której już pierwsze 4 pary z terenu miasta Białej Podlaskiej zostały taką opieką, pomocą dofinansowaną ze środków budżetu miasta objęte. Chciałbym bardzo podziękować moim współpracownikom, Państwu radnym, w szczególności radnym Klubu Koalicji Obywatelskiej, za tą taką bardzo ludzką postawę wsparcia. Wielu z nas ma szczęście być rodzicami. Doskonale wiemy, jaką rolę ten stan odgrywa w naszym życiu. Jest najbardziej ludzkim odruchem, takie empatyczne spojrzenie na wielki życiowy problem tych par, które zmagają się z chorobą, bo tak jest ten stan diagnozowany, z chorobą niepłodności. I w momencie, gdy zawiodło państwo w obejmowaniu opieką Polaków marzących o spełnieniu najpiękniejszego marzenia, posiadaniu dziecka, w tym miejscu chcieliśmy zadziałać pomocnie jako miejski samorząd, co się udało i o czym z nieukrywaną satysfakcją dzisiaj Państwa informujemy. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezydent powiedział, w 2022 roku na Radzie Miasta pojawiło się stanowisko zgłoszone przez radnych Koalicji Obywatelskiej odnośnie przygotowania programu dotyczącego leczenia metodą in vitro. Cieszę się bardzo i dziękuję tutaj z tego imienia radnym Koalicji Obywatelskiej, między innymi, którzy wyszli z tą propozycją. Stanowisko oczywiście zostało przyjęte większością głosów, ale tu trzeba zaznaczyć, że
radni Zjednoczonej Prawicy, 5 głosowało przeciwko, 2 się wstrzymało od głosu. Ale to jest już osobista ich decyzja. Następnie w 2023 roku projekt przygotowany przez pana prezydenta pojawia się na Radzie Miasta i tutaj dochodzi do głosowania. Cieszę się, po 2022 roku sam osobiście mówiłem, że zrobimy wszystko, że jeśli projekt przygotowany przez prezydenta pojawi się na Radzie Miasta, to zrobimy wszystko, żeby ten projekt uzyskał większość i znalazła się większość radnych, która poprze ten projekt. To udało się zrobić. W sierpniu projekt stanął, głosowaliśmy za tym projektem, uzyskał on większość. Dodatkowo czuję ogromną satysfakcję, bo jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy poprawkę, która mówi, że dofinansowanie będzie do 10 000 zł na jeden zabieg, tak jakby, bo jedna para będzie mogła skorzystać z dwóch zabiegów, tak to można powiedzieć, dwóch procedur. Więc cieszę się bardzo, że Rada Miasta to poparła. No i działamy, cieszymy się, że zostało to wyłonione. Z tego co wiem, już osoby jakieś zapisały się do tego programu. Także poszliśmy w dobrym kierunku, patrząc na to, co się dzieje. Powiem najpierw o kryteriach kwalifikacji. Może od tego zacznę, żeby para mogła zgłosić się do programu, musi spełniać określone warunki. Oczywiście medyczne są najważniejsze. Musi zostać zakwalifikowana do leczenia niepłodności zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności oraz wskazówkami, stanowiskami specjalistów w tym zakresie. Inne pozostałe kryteria to wiek kobiety musi być 25-40 lat według rocznika urodzenia. Para ma pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim, mieszkać w Białej Podlaskiej, odprowadzać podatek w Białej Podlaskiej od 2 lat i dodatkowo nie może uczestniczyć w innym programie finansowanym ze środków publicznych o podobnym zakresie. I co mogę powiedzieć, zapraszam, jeżeli są osoby zainteresowane, pary chcą się dowiedzieć więcej o szczegółach, o kwalifikacji, zapraszam do Urzędu Miasta, do Referatu Spraw Społecznych, do mnie, do pokoju 311 lub można zadzwonić pod numer 83 341 61 95. A jeżeli już wszyscy wiedzą i chcą się zgłosić, to zapraszamy do zgłoszenia się do ośrodka, do Centrum Bocian, które ma siedzibę w Białymstoku. I numer telefonu to jest 85 744 77 00. Także adres e-mail białystok@klinikabocian.pl. Klinika Bocian funkcjonuje, ma ośrodki w całej Polsce. Jest taką kliniką sprawdzoną, z dobrymi referencjami. I naszym mieszkańcom, co najważniejsze, jako jedyna, z klinik, które złożyły ofertę, oferuje wykonywanie zabiegów w Białymstoku, w Lublinie, w Warszawie i w Łodzi. Nasi mieszkańcy mogą sobie wybrać ośrodek, który im pasuje. To jest bardzo ważne, bo nie każdy na przykład chce jechać do Białegostoku. Także zapraszam osoby zainteresowane, chętnie udzielę informacji i pokieruję, gdzie dalej mają się zgłosić. Szanowni Państwo, program już rozpoczęła się realizacja tego programu. Jest duże, możemy tak powiedzieć, duże zainteresowanie mieszkańców Białej Podlaskiej, bo już te telefony i zapytania do pani kierownik padają o szczegóły całego programu, całej procedury. Już pierwsze 4 pary zostały zgłoszone, czy zgłosiły się do programu.
i trwa procedura weryfikacji. Na rok 2023 została przeznaczona kwota 100 tysięcy złotych. W tej chwili wydaje się, że będzie to kwota zabezpieczająca tą wszystkie procedury w tym roku, na rok 2023. Na rok kolejny, 2024, planowana jest kwota 201 tysięcy złotych, też zapewniająca kilkunastu parom zrealizowanie tego swojego ważnego, pięknego, oczekiwanego marzenia, jakim jest posiadanie potomstwa. Też chcemy, aby ten program był kontynuowany w kolejnych latach, też na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Jeżeli już nie potrzebują pary takich szczegółowych informacji, to dzwonią lub piszą na maila, który podałam, do kliniki i klinika odzwania. Odzwania i umawia, którego dnia będzie pierwsze spotkanie, bo tu różnie bywa. Także już klinika dalej prowadzi. Wszystko w umowie podpisanej 6 listopada, jest określone szczegóły wszelkie, jak ma następować weryfikacja i potem płatność po wykonaniu usługi następuje. Jeżeli będzie zainteresowanie miejskim programem, to będziemy go kontynuować. Chociaż doświadczenie tych lat, gdy zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL, to państwo w ramach swojego obowiązku ochrony zdrowia Polaków realizowało ten program. Zdecydowanie większym zainteresowaniem niż programy miejskie cieszył się właśnie ten program ogólnopolski, finansowany, dofinansowywany ze środków budżetu państwa.